Małopolskie. Razem ze mną minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Witam serdecznie. Kłaniam się. Trzeci dzień forum i dopiero dzisiaj pana, panel z udziałem pana, właściwie byłem moderatorem dyskusji, bardzo ważnej dyskusji dotyczącej obszaru sprawiedliwości, integracji Unii Europejskiej właśnie w tym kierunku. Co z tego panelu pan wyniósł i jakie wnioski, jakie konkluzje? Najpierw pytanie, dlaczego w ogóle myśleć o integracji tych przepisów prawnych? Ja na przykład jako minister sprawiedliwości często stykałem się też z takimi ludzkimi dramatami wynikającymi na przykład z tego, że matka jest Polką, ojciec Niemcem, dochodzi do rozwodu, inaczej tę sprawę rozstrzygają sądy polskie, inaczej niemieckie, dziecko gdzieś w środku rozdzielane nie tylko przez rodziców, ale przez poszczególne państwa. To jest drobny przykład tego obszaru, tych obszarów, gdzie powinniśmy szukać w miarę możliwości wspólnych rozwiązań, ale w sposób bardzo ostrożny. Dzisiaj wszyscy paneliści reprezentujący różne kraje mówili tak, pogłębianie integracji, także jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ale w sposób bardzo ostrożny, tak żeby żadnemu krajowi nie narzucać jakichś rozwiązań sprzecznych z tradycją, sprzecznych z moralnością podzielaną w danym kraju i ostrożne, małe kroki, sprawdzanie jak to funkcjonuje, więc żadnych eksperymentów na żywym ciele. Padła także propozycja, tylko chyba ona została bardzo przeciętnie przyjęta. Była to propozycja utworzenia prokuratury takiej europejskiej, stanowiska prokuratora. Ta propozycja jest od kilku lat dyskutowana w Unii Europejskiej i jest bardzo forsowana przez Komisję Europejską. Rzeczywiście przedstawiciele Litwy, Chorwacji, Szwecji, a ja mogę dodać w swoim imieniu także Polski, oceniają tę propozycję dosyć sceptycznie. Wydaje się, że byłaby to kolejna zbyteczna, biurokratyczna instytucja, no, albo też musielibyśmy temu prokuratorowi europejskiemu przyznać bardzo duże uprawnienia, ale wtedy on wkraczałby w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw tak głęboko, że to naruszałoby ich suwerenność. Abstrahując trochę od forum i od tego panelu, trudno nie zapytać, korzystając z okazji, o pana plany odnośnie przyszłości polityki. Bardzo często w wywiadach pan mówi, że chce pan zostać w Platformie, że chce budować. Tutaj od premiera także ręka była wyciągnięta. Natomiast mija kolejny tydzień i nic z tego nie wynika. Czy już coś się zmieniło w tej sprawie? Czy coś więcej może pan nam zdradzić? Tu w Krynicy rozmawiamy wyłącznie o gospodarce. Ona jest zresztą dużo ważniejsza niż polityka, niż moja przyszłość, taka bądź inna. Ale czas decyzji się zbliża. Pan premier zapowiadał, że Platforma będzie chciała rozstrzygnąć kwestię mojej przyszłości w przyszłym tygodniu, także proszę o parę dni cierpliwości. No to bardzo dużo pan prosi, bo nie schodzi pan z pierwszych stron gazet w związku z tym tematem. Właśnie. Prawo wewnętrzne Platformy mówi o tym, że nie można się samemu zawiesić. Pan do takiego jakby czynu się dopuścił. Czyli jak to generalnie wygląda, bo formalnie chyba nie jest pan zawieszony? Ja zawiesiłem swoją aktywność w klubie parlamentarnym Platformy. O szczegółach formalnych będę rozmawiał z kierownictwem klubu w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu. W przeszłości były już takie precedensy. W związku z tym nie widzę żadnego kłopotu. A czy spodziewał się pan takiego obrotu sytuacji, że w ten sposób można ukarać pana, a posła Żalka w trochę inny sposób, właśnie trochę bardziej surowo, zdecydowanie bardziej surowo? No i właśnie odejście z partii, wyjście z partii posła Godsona. Czy za posłem Godsonem może się zdarzyć tak, że właśnie pan poseł, pan minister, pan poseł Żalek i jeszcze może kilku kolegów zrobić i pójść w ślady pana posła Godsona? Co do przyszłości swojej w Platformie, tak jak powiedziałem, nie będę się dzisiaj wypowiadał. Natomiast na pewno nie mogłem zaakceptować sytuacji, w której za to samo zachowanie, głosowanie przeciwko likwidacji progu ostrożnościowego, ja jestem karany łagodniej, a poseł Żalek dużo surowiej. Uważam, że taki elementarny ludzki odruch solidarności i poczucie sprawiedliwości wymagało tego, żebym w geście solidarności też zawiesił swoje członkostwo. I ostatnie już pytanie. Wczoraj z informacjami płynącymi z Krynicy śmiało mógł konkurować minister Rostowski, bo rozstrzygnęła się sprawa OFE. Kilka propozycji padło. Jak pan ocenia? Jest jeszcze za wcześnie, żebym wyrobił sobie zdanie. Zajmę w tej sprawie stanowisko na początku przyszłego tygodnia. Ja na pewno nie będę popierał żadnych rozwiązań, które by zagrażały przyszłości polskich emerytur Polaków. Czy te propozycje rządowe są do przyjęcia, czy nie, o tym też będę mówił w przyszłym tygodniu.
Bardzo tajemniczy z nami razem minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.